Witajcie, znaki ognia, baran, lew i strzelec. Oto wasze czytanie na listopad 2022. Zobaczymy, co się dla Was wydarzy w tym miesiącu. Wylosowałam już dla Was karty na temat generalnych, ogólnych energii. Macie dwóch przewodników w tym miesiącu, co oznacza, że będzie intensywnie. Wylosowałam też już dla Was runę. I okazuje się, że jest to runa ognia, także na mocnej pozycji jesteście w tym miesiącu. Ta runa mówi też o transformacji. Głęboka transformacja przed wami, znaki ognia, dlatego macie dwóch przewodników to jest to, co ja czuję teraz. A zobaczmy, co jeszcze nam powiedzą kroniki Akaszy. A potem na koniec zapytamy aniołów o odpowiedź tak lub nie na jakiekolwiek pytanie macie. Dobrze, zacznijmy zaglądać do kronik Akaszy. Dobrze, uhu. Mocna karta dla znaków ognia: baran, lew i strzelec. Oho, ho, oho, dobrze, dobrze. Mocne energie są w tym czytaniu, i to znaczy, że w listopadzie będą silne energie. Tak, 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 już to wszystko widzę. <grydy> Bardzo jasne czytanie. Zobaczcie, wasze karty, kolorystycznie, wszystkie do siebie pasują, poza jedną. Czuję, że ten miesiąc, listopad. Będzie dla Was niezwykle ważny i intensywny. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widzicie. Wszystko jest ok. Wezmę różkę i zobaczymy szczegóły. Zacznijmy od energii Waszej runy. To jest Nautis. Jest to runa połączona z ogniem, z elementem ognia, z Waszymi znakami. Ta runa w połączeniu daje Wam dużo mocy. Jest to runa transformacji, innowacji. Mówi o tym, że będziecie się skupiać na Waszych podstawowych potrzebach. Na tym, czego potrzebujecie, to nie zawsze jest to, czego chcecie, to może być połączone, pamiętajcie, dla każdego z Was będzie trochę inaczej. O, strzelec się przeniósł. Hmm, może niektórzy z Was strzelce będą się przeprowadzać, albo nie tylko strzelce, wszystkie znaki ognia, część z Was będzie się przeprowadzać w listopadzie. <laughs> to była wiadomość poboczna, wróćmy do nautis. Runa innowacji, ognia, potrzeby, pilności, te energie będą wokół Was w tym miesiącu i łączy się z nimi transformacyjny ogień. I macie dwóch przewodników, którzy Wam pomogą: mądrzy skrzydlaci, czyli aniołowie, macie specjalne wsparcie od aniołów, będą Wam pomagać. Jeżeli widzicie anielskie numery albo pióra wokół siebie, to znaczy, że aniołowie mają dla ciebie wiadomość. Pamiętajcie, macie ich pomoc i macie ich wskazówki i macie też ich miłość, tak? Pamiętajcie, ta karta mówi: Jesteś kochany. Uwierz, że zawsze jesteś kochany ponad swoje wszystkie wyobrażenia, tak? Pamiętajcie o tym, że jesteście kochani, jesteście prowadzeni przez swoich przewodników, przez przyjaciół, przez ludzi, którym ufacie. I pamiętajcie o tym, że macie dużo wsparcia wokół siebie, a będzie ono Wam potrzebne, ponieważ przechodzicie przez głęboką transformację. W tym miesiącu, w listopadzie. Będziecie skupiać się na harmonii i balansie, ponieważ strażniczka w wagi jest z wami. Ta energia mówi o sprawiedliwości, harmonii, balansie. Możecie mieć do czynienia z wagami w tym miesiącu mocniej i też z tą runą z koziorożcami. To dla niektórych z was. Czuję, że w tym miesiącu będziecie mieli dużo krótkich lekcji życiowych. Ta runa Nautis też mówi o lekcjach życiowych i te lekcje życiowe są połączone z waszym ego. Będziecie konfrontować się ze swoim ego, ze swoimi starymi przyzwyczajeniami wynikającymi, wypływającego z ego i będziecie to wszystko transformować, żeby. Wyjść na lepszy poziom energetyczny i do lepszego życia. Kroniki Akaszy mówią, jak sobie poradzić w tym czasie. Zacznijmy od tego, jakie to będą lekcje. Będą to lekcje na temat Waszych fobii, Waszych lęków. Będziecie stawiać czoła swoim lękom, swoim obawom, kompleksom. Bierzcie to, co z Wami rezonuje, jak zwykle. Ale będziecie się sobie przyglądać i swoim lękom głównie. Ta karta mówi: ponownie skieruj twoją duszę ku jej boskiemu przeznaczeniu. No, właśnie, widzicie, ta transformacja pomoże wam. Wejść na ścieżkę swojego boskiego celu, celu duszy. A aby to zrobić, potrzebujecie uwierzyć i pamiętać o tym w każdej sekundzie, że jesteście kochani. Bo dla wielu z Was to jest Wasz największy lęk, że nie zasługujecie na miłość i że będziecie samotni całe życie. I w tym miesiącu skonfrontujecie się z tym Lękiem. Pamiętajcie, tutaj nie musi chodzić tylko o związki romantyczne, może to być o przyjaźni, o pracy, ale boicie się, że nie zasługujecie na miłość, szacunek, uwagę i ten lęk jakoś się zamanifestuje i będziecie się konfrontować z tym lękiem, ale pamiętajcie, macie. Przewodników, macie siłę runy, macie transformacyjny ogień w sobie, więc pamiętajcie o tym, kiedy te fobie zaczną nad wami zaczynać mieć kontrolę. Bo tutaj chodzi o to, żeby to zauważyć, nie wejść w te niskie energie i przetransformować swoje stare nawyki, jeżeli chodzi o fobie. I jak to możecie zrobić? Jak się skonfrontować z tymi lękami. Po pierwsze, nie poddawaj się. Poczuj inspirację i pokonaj przeszkody, pełen wiary w siebie. Wiara w siebie to jest klucz. Nie chodzi tutaj o rozbuchane ego, ale o wiarę w siebie, która wypływa z serca z miłości do siebie. I pamiętajcie, jesteście kochani, tak? I. Kochajcie siebie. Ta pszczoła tak naprawdę nie jest taka wielka. Ja zawsze z tą kartą mam takie poczucie, że poprzez emocje i strach wyolbrzymiamy coś, i o tym mówi ta karta. Nie poddawajcie się, bo to nie jest aż tak straszne. Kolejna wskazówka, jak sobie poradzić z tym czasem transformacji. Czuję, że ten aspekt transformacji będzie dla niektórych z Was trudny. I chodzi tutaj o wybaczenie. Wybaczenie pozwala Ci być w teraz oraz doświadczać pokoju i radości. Czas wybaczyć komuś, sobie, za coś. Bierzcie to, co z Wami rezonuje, ale w listopadzie będziecie. Troszeczkę popchnięci przez wszechświat do tego, żeby yy, może wybaczyć. Chcecie lepszego życia, chcecie transformacji, chcecie spełniania marzeń, ale ten brak wybaczenia blokuje Was energetycznie, dlatego już czas wybaczyć. Bądźcie dla siebie dobrzy, pamiętajcie, że jesteście kochani yy, i wtedy będzie łatwiej wybaczyć, bo nie wybaczamy, żeby tej osobie zrobiło się lepiej, tylko żeby. Nam się zrobiło lepiej, żebyśmy mogli się odciąć i przejść do innego etapu w życiu, żeby był balans. Na moim kanale jest medytacja przebaczenia, która może Wam pomóc, jeśli boicie się, nie chcecie się spotkać z kimś, kto na przykład Was skrzywdził, ale czujecie, że potrzebujecie mu wybaczyć. Można to zrobić na poziomie energetycznym, właśnie za pomocą takiej medytacji. Link do tej medytacji będzie w opisie i na końcu filmu, jeżeli to z Wami rezonuje, jeżeli to Wam pomoże, to bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby oczyścić swoją energię. Kolejny pomysł, jak tutaj sobie poradzić z tymi lekcjami, to kreatywna siła, numer. 33. Dla niektórych z Was to będzie bardzo ważna liczba, może wiadomość od aniołów. Ta liczba też wskazuje na to, że mistrzowie duchowi są blisko ciebie i ci pomagają. Karta ta mówi, połącz się z twą duszą poprzez twórcze działania. Pamiętajcie, jesteście kochani i kochajcie siebie. I wielu z Was uwielbia być kreatywnymi, robić rzeczy twórcze. Twórcze działania są też dla Was dobrą formą medytacji, bo wtedy jesteście tu i teraz. Więc pamiętajcie, przy tych próbach ognia, dla niektórych słyszę: dbajcie o siebie, kochajcie siebie i róbcie kreatywne rzeczy, żeby Ulżyć sobie w takich czasem ciężkich przeżyciach. Ale pamiętajcie, te lekcje będą intensywne i krótkie, więc dacie radę. Dobrze, chcę wyciągnąć jeszcze jedną kartę, ponieważ nie widzę tutaj yy, wyniku. Czuję, że będziecie czuć więcej miłości do siebie i do innych po tej transformacji, ale zobaczmy, co jeszcze. Aha. Poprzednie życia. Hmm. Ciekawe, ciekawa wiadomość. Czyli tak. Hmm. Poprzednie życia. Twoja dusza to tylko jedne wiecznie trwające istnienie. Czyli kroniki akaszy teraz uznały, że nie potrzebujesz odpowiedzi, co się zamanifestuje potem, ponieważ ta transformacja jest najważniejsza. Zobaczcie. 3 i mamy trzy. 3, 3, 3. Kolejny numer anielski. Anioły są z tobą, mistrzowie duchowi są z tobą i mówią, że ta transformacja jest najważniejsza w tym miesiącu. Nieco się wydarzy po niej, ponieważ ta Transformacja całkowicie zmieni wasze życie, ale żeby się dokonała, to potrzebujecie wyczyścić coś z poprzedniego życia, jeśli to z wami rezonuje. Mam dwie takie medytacje na moim kanale, linki będą w opisie i na końcu. Zapraszam na to. Tutaj, jeżeli poprzednie życie z wami nie rezonuje, to może też chodzić o coś z przeszłości, z dzieciństwa. O jakąś traumę, o jakieś wydarzenie, które jest nieprzerobione i was wstrzymuje. Także cokolwiek z wami rezonuje, to żeby otrzymać te dary po transformacji i czuć więcej miłości, czuć się lepiej i mieć lepsze życie, to ta transformacja jest dla was niezbędna i skupienie na tej transformacji, tak? Wow! Intensywne energie, znaki ognia, transformacja poprzez ogień nadchodzi, ale z dobrym wynikiem. A teraz macie już swoje pytanie dla aniołów, bo zaraz będzie odpowiedź: tak lub nie. Skupcie się na swoim pytaniu, weźcie głęboki wdech, poczujcie całym sobą energię serca. Połączcie się z intuicją. Poczujcie, która karta to wasza odpowiedź. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, to zatrzymaj film. I zobaczmy odpowiedzi. Pierwsza karta to tak, a druga karta to nie. Dobrze, znaki ognia. Jeśli to z Wami rezonuje, to proszę polubcie film, zasubskrybujcie mój kanał. Znajdźcie mnie na Facebooku, w Instagramie, TikToku. W ten sposób pomagacie mi, żebym rozwijała mój kanał. Dziękuję Wam bardzo. A oprócz tego macie szansę wygrać prywatne czytanie ze mną. Wszystkie szczegóły macie na ekranie. Jeśli jednak nie chcecie czekać aż wygracie, a macie pilną sprawę, o którą chcecie zapytać, to możecie takie czytanie u mnie kupić. Zapraszam do kontaktu mailowego, do konsultacji. Będzie mi bardzo miło zrobić dla ciebie czytanie. Znaki ognia: baran, lew i strzelec. Dziękuję za to, że oglądaliście i wysyłam wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.